Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek Krótkich Faktów. Przypominam też o subskrybowaniu kanału, abyście byli na bieżąco. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się różnicą między marżą i narzutem. Różnica ta jest niezwykle istotna przede wszystkim dla osób związanych z handlem oczywiście, ale także dla studentów i uważam, że każdego człowieka powinien każdy mieć na tyle rozwiniętą wiedzę finansową, aby umieć rozróżnić właśnie marżę oraz narzut. Bardzo często te dwa pojęcia są mylone ze sobą i używane w sposób nieprawidłowy. Podstawowa różnica wynika z metod obliczania marży i narzutu. Pierwsza niech będzie marża. Jest to procent od końcowej ceny sprzedaży, który zostaje nam w formie zysku już po sprzedaży. Czyli na przykład, jeżeli sprzedajemy towar z marżą 50%, to oznacza, że przy sprzedaży na kwotę 100 zł, 50 zł będzie naszym zyskiem już po odliczeniu kosztu towaru. Częste pytanie jest takie, czy marża może być większa niż 100%. Często osoby mylą marżę z narzutem, twierdząc, że sprzedaje się coś z marżą 300%, 200% itd. Logicznym jest, że marża fizycznie nie może przekroczyć jednak 100%, jeżeli zrozumiemy to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, tak? Ponieważ w przypadku 100% marży, 100% kwoty sprzedaży pozostawałoby dla nas jako zysk. Czyli towar nie kosztowałby nas po prostu nic. Twierdząc, że marża wynosi ponad 100%, oznaczałoby, że ktoś po prostu dopłaca nam do danego towaru i jeszcze zabiera nam towar. Rozważmy ten prosty przykład. Jesteśmy sklepem sprzedającym papier ksero. Kupujemy go od producenta za przykładowo 10 zł. Jest to nasz koszt towaru. Aby zarobić, musimy go sprzedać za kwotę większą. Przykładowo, jeżeli chcemy zarabiać drugie tyle, to musimy sprzedać nasz papier za 20 zł. Jaka to jest marża? Skoro z każdego 20 zł zostaje nam 10 zł zysku, już po odliczeniu kosztu zakupu papieru producenta, to nasza marża wynosi 50%. Tutaj macie prosty wzór na liczenie. Jak obliczyć cenę końcową, znając cenę zakupu i marżę docelową? Jeżeli chcemy obliczyć cenę końcową danego produktu, gdy wiemy, z jaką marżą chcemy go sprzedawać i znamy już cenę jego zakupu, to możemy posłużyć się poniższym wzorem. Cena sprzedaży z daną marżą, czyli ta, za którą chcemy wystawić produkt, jest równa cenie zakupu podzielonej przez jedynkę minus procent marży, tak? Czyli całość minus na przykład 50% marży. Tutaj mamy przykład. Dla marży 40% będzie to wyglądało tak. Cena sprzedaży równa się cena zakupu przez 1 minus 40% i po usunięciu znaku procentu wygląda to tak. Cena sprzedaży równa się cena zakupu łamane przez 1 minus 0,4, czyli cena zakupu łamane przez 0,6. Teraz przejdźmy do narzutu. Narzut oblicza się troszkę inaczej. Mianowicie jest to procent kwoty zakupu danego towaru, jaki doliczamy do jego sprzedaży. W tym przypadku faktycznie narzut może spokojnie przekroczyć 100% i często narzut właśnie mylony jest z marżą. Wróćmy teraz do naszego przykładu z papierem. Kupujemy papier od producenta za 10 zł. Jeżeli chcemy zarabiać drugie tyle, to sprzedajemy go za 20 zł. To jest jasne, czyli o 100% więcej niż kupiliśmy. I tutaj te 100% to jest właśnie narzut, tak? Mimo że marża to jest 50%, to narzut w tym przypadku jest 100%, ponieważ to jest drugie tyle, ile zapłaciliśmy za towar. Teraz przejdźmy do wzoru na obliczenie narzutu procentowego. Rozważmy taki przykład, aby pokazać tą różnicę między marżą i narzutem. Sprzedajemy nasz papier za powiedzmy 100 zł, czyli nasz narzut wynosi 900%, ponieważ sprzedajemy go dodatkowe 900% ceny zakupu. Tak? 10 zł plus 900% razy 10 zł wychodzi nam 10 plus 90, czyli 100. Ile natomiast wyniesie marża? Z każdej transakcji wynoszącej 100 zł zarabiamy 90 zł, tak? Czyli 90 centów, właśnie 90%. W jaki sposób oblicza się narzut procentowy w oparciu o cenę zakupu i cenę sprzedaży? Poniżej przedstawiamy gotowy wzór. Narzut równa się cena sprzedaży minus cena zakupu, skoro nawia się, tak? Czyli na przykład 100 minus tam 10, tak? Podzielić przez cenę zakupu, czyli przez to 10, razy 100%.
Gdy podstawimy dane przedstawione w powyższym przykładzie, cena sprzedaży, tak jak mówiłem, 100 zł, cena zakupu 10 zł, narzut procentowy to jest 100 minus 10 dzielone przez 10 i to razy 100% to jest 900%. I to wszystko. Bardzo dziękuję w takim razie za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał i uważacie go za wartościowy. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę i zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć.